Poziom ENERG 11310, ochota. Ten bardzo pozytywny poziom energii można traktować jako furtkę do wyższych poziomów. Podczas gdy na neutralnym poziomie prace są wykonywane właściwie, na poziomie ochoty praca jest wykonywana dobrze, a powodzenie we wszystkich dążeniach jest częstym zjawiskiem. Wzrost zachodzi tu szybko. Ochotę reprezentują ladzie wybrani do postępi. Ochota zakłada, że przekraczyło się już wewnętrzny opór wobec życia i zdecydowało na współuczestnictwo. Poniżej kalibracji, 200 ludzie mają skłonność do konserwatyzmu, ale poczyniając od POZ i OM31 U0, pojawiają się szerokie horyzonty. Na tym poziomie ludzie stają się naprawdę przyjaźni, a sukces w sferze społecznej i ekonomicznej następuje automatycznie. Chętnych nie nęka bezrobacie. Podejmą się każdej pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub rozpoczną własną karierę w formie samozatrudnienia. Nie czują się upokorzeni pracą w usługach, ani zaczynaniem od zera. Są pomocni dla innych i przyczyniają się do dobra całego społeczeństwa. Są także skłonni do zmierzenia się przed własnymi, problemami emocjonalnymi i nie są zablokowani na uczenie się. Na tym poziomie samoocena jest wysoka i wzmocniona przez pozytywny oddźwięk ze strony społeczeństwa w formie uznania, docenienia czy nagrody. Ochota charakteryzuje się współczuciem i reagowaniem na potrzeby innych. Ludzie przepełnieni ochotą są budowniczymi i mają swój wkład w rozwój społeczeństwa. Skropka ich zdolnościami, aby nie dać się przeciwnościom losu i czerpać poziomy ludzkiej świadomości 81. Z doświadczenia stają się ludźmi samoregulującymi swoje życie. Uwolniwszy się od dumy, pragną spojrzeć na swoje wady i uczyć się od innych. Na poziomie ochoty ludzie stają się świetnymi uczniami. Łatwo jest ich nauczać, reprezentują um, oni znaczące zrodło mocy dla społeczeństwa. Pozm energii 350, akceptac, a na tym poz. Omle uważności ZACHOD 21, główna przermana, która związana jest ze zrozumieniem, że każda osoba sama jest źródłem i twórcą całego doświadczenia w swoim życiu. Przyjęcie tej odpowiedzialności jest właściwe dla tego stopnia ewolucji, charakteryzującego się zdolnością do harmonijnego współistnienia z siłami życia. Wszyscy ludzie poniżej poziomu 200 mają skłonność do popadania w bezsilność, widzę siebie jako ofiary, znajdujące się na łasce życia. Bierze się to z przekonania, że źródło szczęścia, czy też przyczyna problemów danej osoby, znajduje się na zewnątrz. Ogromny skok, oddający nam naszą własną moc, dokonuje się na tym poziomie wraz z uświadomieniem, że źródło szczęścia leży w nas samych. Na tym już bardziej zaawansowanym poziomie nic z zewnątrz nie posiada zdolności, aby uczynić nas szczęśliwymi. Miłość natomiast nie jest dawana czy zabierana przez drugą osobę, ale stwarzana w nas. Akceptacji nie należy mylić z biernością, która jest objawem apatii. Ta forma zgodności pozwala na zaangażowanie się w życie na jego własnych warunkach, bez usiłowań dostosowania go do planu. W akceptacji znajduje się emocjonalny spokój, percepcja poszerza się w miarę, jak przezwycięża się zaprzeczenie. Można teraz ujrzeć sprawy bez zakłóceń czy błędnych interpretacji. Kontekst doświadczanych zdarzeń jest tak poszerzony, że jest się zdolnym do uchwycenia całego obrazu. Akceptacja ma wiele wspólnego z równowagą, zachowaniem proporcji i odpowiedniością. 82 Siła czy Moc. Osobę, będącą na poziomie akceptacji, nie zajmuje rozstrzyganie. Co dobre, a co złe. Jest ona natomiast nastawiona na rozwiązywanie problemów i odnajdywanie drogi do ich usunięcia. Ciężkie prace nie są uciążliwe ani niepokojące. Cele długoterminowe zyskują pierwszeństwo nad krótkotermowym, samodyscyplina i fachowość są tym, co ważne. Na poziomie akceptacji nie ulegamy połaryzak. Jeden przez konfekt gwiazdka, czy opozycję. Dostrzegamy, że inni ludzie mają te same prawa, co my, i szanujemy równość. Na tym poziomie społeczna różnorodność. Ność jawi się jako sposób na rozwiązanie problemów, podczas gdy niższe charakteryzują się sztywnością. Dlatego też poziom ten jest wolny od dyskryminacji czy nietolerancji. Pojawia się świadomość, że równość nie wyklucza zróżnicowania. Akceptac, a włącza, a nie odrzuca. Poziom energii 400 rozsądek. Inteligencja i racjonalność wychodzą na prowadzenil, gdy przekroczy się emocjonalność niższych poziomów. Rozsądek jest w stanie posługiwać się znacznymi, złożonymi ilościami danych i dokonywać błyskawicznych, właściwych decyzji. Potrafi zrozumieć zawiłości, związków, stopniować i dokonywać klarownych rozróżnień oraz. Podkreślenie podkreślenie. Doskonale operować na symbolach, w miarę jak abstrakcyjne koncepcje stają się ważne. Jest to poziom nauki, medycyny i ogólnej, zwiększonej zdolności do konceptualizacji i zrozumienia. Wiedza i edukacja stają się tu kapitałem. Rozumienie i informacja są głównymi narzędziami osiągnięć, które są cechą charakterystyczną dla poziomu czterysetnych. Jest to poziom zdobywców Nagrody Nobla Wielkich. Mówców, sędziów Sądu Najwyższego, Finstein, Freud i wiele innych kluczowych osób w historii myśli kalibruje się tutaj. Słabe strony tego poziomu to nieudolność jasnego rozpoznania różnicy pomiędzy symbolami i tym, co one reprezentują, oraz pomieszanie świata obiektywnego z subiektywnym, co ogranicza poziomy łódzkiej świadomości. 83. Zrozumienie przyczynowości. Na tym poziomie łatwo stracić z oczu las, przysłonięty przez drzewa, zadłużyć się w koncepcjach i teoriach, i w końcu zgubić sedno. Przeintelektualizowanie może oznaczać koniec. Rozsądek jest ograniczony poprzez swoją mezdolność wydołą bycia istoty czy punktu krytycznego złożonych spraw. Rozsądek sam z siebie nie dostarcza drogi do prawdy. Wytwarza ogromne ilości informacji i dokumentacji, lecz brak. Mu zdolności, aby rozwiązać naputkane rozbieżności między danymi a wnioskami. Wszystkie argumenty filozoficzne same brzmią przekonująco. Pomimo że rozsądek jest wysoce efektywny w świecie techniki, gdzie dominują metodologie oparte na logice, to jest on paradoksalnie główną blokadą w osiągnięciu wyższych poziomów świadomości. Przekraczanie poziomu rozsądku jest stosunkowo rzadkie w naszym społeczeństwie. Poziom energii 500. Miłość. Miłość, w sposób w jaki jest przedstawiona w mediach, nie dotyczy tego, co znajduje się na tym poziomie. To, co świat zwykł określać jaka miłość, to wielka emocjonalność, połączona z atrakcyjnością fizyczną, zachłannością, chęcią posiadania kontroli, erotyzmem i nowością. Zazwyczaj jest przelotna i ulegająca wahaniom, rośnie i maleje w zależności od warunków. W przypadku niezaspokojenia, ernocja ta często ujawnia skrywany gniew i uzależnienie, które maskowała. Przechodzenie od miłości do nienawiści jest potocznym zjawiskiem. Jednak to, o czym mówimy, to nie miłość, tylko uzależniająca sentymentalność. Nienawiść pochodzi od dumy, a nie miłości. W takim związku prawd 21 miłość prawdopodobnie Magdy nie zagościła. Poziom 500 charakteryzuje się rozwojem bezwarunkowej, podkreślenia ajennej i stałej miłości. Nie jest ona chwiejna, ponieważ jej źródło znajdujące się w osobie, która kocha, nie jest zależne od zewnętrznych czynników. Miłość to stan istnienia, jest to pełen wybaczenia. 84 siła czy moc, troski i wsparcia sposób, w jaki odnosimy się do świata. Miłość nie jest stanem intelektualnym i nie pochodzi z umysłu. Ona wywodzi się prosto z serca. Posiada w sobie zdolność podnoszenia innych na duchu i dokonywania w czynów lejnkel czystości swoich pobudei. Na tym, puziutnić rdzew, ujuzdylniuść zruzimienia szystwy, stanie się gwiazdka najważniejsza. Cała uwaga koncentruje się na sednie sprawy. Gdy rozsądek zostaje omlmenty, pojawia się zdolność natychmiastowego rozpoznania całości problemu i jego głównego kierunku rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem czasu i procesu. Rozsądek radzi sobie jedynie ze szczegółami, miłość zaś z całością. Ta umiejętność, często przypisywana intuicji, polega na natychmiastowym zrozumieniu, bez uciekania się do sekwencyjnego przetwarzania symboli. To pozornie abstrakcyjne zjawisko jest w rzeczywistości całkiem konkretne. Towarzyszy mu mierzalne uwolnienie endorfin w mózgu. Miłość nie przyjmuje stanowisk, dlatego jest całościowa i pozwala na osiągnięcie kompromisu. Wówczas zjednoczenie z drugą osobą staje się możliwe, ponieważ granice przestają istnieć. Miłość jest zatem włączająca gwiazdka i narastająco rozszerza poczucie ja. Miłość koncentruje się na dobrych stronach życia we wszystkich jego przejawach i pomnaża jeszcze to, co pozytywne. Rozwiązuje nieniność poprzez ujęcie jej w innym kontekście, a nie przez atakowanie. Kropka, kropka. Jest ta poziom prawdziwego szczęścia. Jednak pomimo tego, że świat jest zafascynowany pojęciem miłości, a wszystkie funkcjonujące religie są wykalibrowane na poziom 500 i wyżej, warto zaznaczyć, że zaledwie 0,4% światowej populacji kiedykolwiek osiąga ten poziom ewolucji świadomości. Gwiazdka tak naprawdę najlepszym słowem by to by inkluzywna, ponieważ nie tyle chodzi o to, że z góry zawiera w sobie wszystko, ile o to, że kiedy nie ma barier osobowości, wszystko może zostać wchłonięte i stworzyć jedność, przy. Redaktor. Poziomy łódzkiej świadomości 85. Poziom energii 540. Radość. W miarę jak. Miłość staje się coraz bardziej bezwarunkowa, zaczyna być doświadczana jako radość. Nie chodzi jednak o nagłą radość z przyjemnego obrotu zdarzeń, ale o tę stałe towarzyszącą wszystkim działaniom. Radość POCHOD21 z każdej chwili istnienia, a nie z 331 mniej niż 1 etylda równa się gość zewnętrznego źródła. 540 to również poziom uzdrawiania i grup samopomasji opartych na duchowych podstawach. Poczynając od poziomu 540 i wyżej zaczyna się sfera świętych uzdrowicieli, duchowych i uczniów zgłębiających duchowość na zaawansowanym poziomie. Właściwa dla tego pola energii jest zdolność do niezwykłej cierpliwości i zachowania pozytywnej postawy w zewkmęć z długotrwałymi przeciwnościami losu. Znakiem rozpoznawczym tego stanu jest współczucie. Ludzie, którzy osiągnęli ten poziom, mają znaczący wpływ na resztę. Posiadają umiejętność VN1EPRZEM1 agącego, otwartego wejrzała w innych, które wywołuje. Stan miłości i pokoju. W wysokich rejestrach 500 oglądany świat jest przepełniony znakomitym pięknem i doskonałością stworzenia. Wszystko dzieje się bez wysiłku, synchronicznie, a świat i wszystko, co się w nim zawiera, jest postrzegane jako wyraz miłości i boskości. Wola jednostki staje się jednym z wolą boską. Wyczuwa się obecność, której moc ulepsza zjawiska, przekraczając konwencjonalne oczekiwania co do rzeczywistości, co później przez zwykłego obserwatora nazywane jest cudami. Takie zjawiska reprezentują moc pól energii niejednostki. Poczucie odpowiedzialności za innych na tym poziomie posiada inną jakość niż to cechujące niższe poziomy. Pojawia się chęć użycia swego stanu świadomości z korzyścią dla samego życia, a nie poszczególnych osób. Tej umiejętności kochania wielu ludzi jednocześnie towarzyszy odkrycie, że im więcej się kocha, tym więcej można kochać. Doświadczenia śmierci klinicznej, mające przemieniający efekt, częstokrać pozwalały ludziom na odczucie poziomu energii z rzędu 540 i 600. 86. Siła czy moc. Poziom energii 600, pokój. To pole energii wiąże się z doświadczeniem określanym słowami takimi jak transcendencja, samospełnienie czy świadomość Boga. Ist ono niezwykłe, e rzadkie osiągane że jedynie przez jedną osobę. Kropka-kropka. Nieniemlędzy pod mlotem i przed mlotem znika i nie istnieje, uz żaden ogniskowy punkt percepcji. Nie jest niczym niezwykłym, że osoby doświadczające tego poziomu odsuwają się od świata, gdyż gwiazdka stan błogości, który się pojawia, uniemożliwia prowadzenie zwykłej aktywności. Niektórzy zostają nauczycielami duchowymi, inni jeszcze wykonują anonimowo pracę na rzecz ulepszenia ludzkości. Kilku zostaje geniuszami w swoich dziedzinach i dokonuje wielkiego wkładu w rozwój społeczeństwa. Ludzi ci są świątobliwi i mogą zostać w końcu uznani za świętych, pomimo że na tym poziomie formalne religie często zostają przekroczone, a zastępuje je czysta duchowość leżąca u źródła każdej religii. Percepcja na poziomie 600 i powyżej czasami jest określana jako zachodząca w spowolnionym tempie, zawieszona w czasie i przestrzeni, chociaż nic nie jest stałe, wszystko jest ożywione podkreślenie i promieniające. Pomimo że ten świat jest dokładnie tym samym, co ten obserwowany przez innych, stał się nieprzerwanie płynący, przeradzając się w wyśmienicie skoordynowany, ewolucyjny taniec, w którym znaczenie i źródło są obezwładniające. To cudowne objawienie zachodzi w sposób nieracjonalny, a umysł jest przepełniony nieskończoną ciszą, która wstrzymała konceptualizację. Ten, kto doświadcza oraz to, co jest doświadczane, stapiają się w jednej tożsamości. Obserwujący rozpływa się w krajobrazie i również staje się obserwowanym. Wszystko jest połączone ze wszystkim poprzez obecność, której moc jest nieskończona, wybornie subtelna, a zarazem twarda jak skała. Wielkie dzieła sztuki, muzyki i architektury, które są wykalibrowane pomiędzy 600 i 700 mogą przenieść nas chwilowo na wyższe. ERO Cudzysłów PD Poziomy ludzkiej świadomości 87. Poziomy świadomości ich inspirujące i bezczasowe działanie jest uniwersalnie rozpoznane. Pozaom Energial 7000 Oświecenie. Est to poziom wielkich osób w historii, które zapćcząt lwały ściematy duchowe, za którym P. Zens, V. Will L. podązały rzesze. Wszystkie powiązane są z boskością, z którą zresztą często są identyfikowane. Kropka to poziom inspiracji o potężnej mocy. Te istoty ustanowiły atraktorowe pola energii, wywierające wpływ na całą ludzkość. Na tym, Poziomie nie funkcjonuje już doświadczenie indywidualnej, osobowej jaźni oddzielonej od innych. Występuj te utożsamienie jaźni ze świadomością i boskością. To, co nieprzejawione, jest doświadczane jako jaźń przekraczająca umysł. Ta transcendencja ego służy także jako przykład nauczający innych, jak ostatecznie osiągnąć ten stan. Jest to szczyt ewolucji świadomości w ludzkim królestwie. Wielkie nauki podnoszą masy na duchu i podwyższają poziom uważności całej ludzkości. Uzyskanie takiej wizji nazywa się taską, a podarunek, jaki ona ze sobą niesie, to nieskończony pokój, opisy, wany jako niewysłowiony, poza słowami. Na tym poziomie zrozumienia poczucie własnego istnienia przekracza wszelki czas i wszelką indywidualność zanika jakiekolwiek utożsamianie się z fi, jo, ojną i. Ciałem jako ja, dlatego też jego loś nie ma znaczenia. Ciało postrzega się załedwie jako narzędzie dla świadomości, dzięki umysłowi jego. Siedem główną zaletą jest komumkać, a tutaj, jaźń ponownie wtapia się. Wjaźń jest to poziom niedualności całkowitej jedności. Nie ist. Nie je umiejscowienie dla świadomości. Uważność jest wszędzie na równi obecna. Wielkie dzieła sztuki, obrazujące osoby, które osiągnęły poziom oświecenia, w charakterystyczny sposób ukazują nauczyciela ze szczególnym ułożeniem rąk, nazywanym mudrą, w którym dłoń nadaje błogosławieństwo. Jest to akt przekazywania energii tego pola świadomości ludzkości. Ten poziom boskiej łaski jest wykalibrowany do 88 siła czy moc. Wartości tysiąca najwyższego poziomu osiąganego przez wszystkie osoby, które żyły w adnotowanej historii, mianowicie przez wielkie wcielenia, którym można przypisać tytuł Pania, Pan Krishna, Pan Budda i Pan Jezus Chrystus. V. Rozudat społecznych poziomów świadomości. G -u -l -n y. Opis. Graficzne zobrazowanie rozdziału poszczególnych poziomów energii wśród ludzkości przypominałoby kształtem dach azjatyckiej pagody. 85% rasy ludzkiej znajduje się na skali poniżej krytycznego poziomu 200, podczas gdy przeciętny poziom ludzkiej świadomości wynosi obecnie około 204. Tę średnią wartość otrzymujemy wskutek zrównoważenia słabości mas znajdujących się na dole skali przez moc względnie małej liczby jednostek znajdujących się na górze. Jak już wspomniano, jedynie 4% ludzkiej populacji znajduje się w polu energii wynoszącym 500 i więcej. Tylko 0,4% z nich osiąga wartość 540, natomiast poziom świadomości przewyższający 600 jest osiągany przez jedną osobę na 10 milionów. Na pierwszy rzut oka te wirnik podkreślenie i wydają się nieprawdopodobne. Jednak gdyby przyjrzeć się dokładnie warunkom życia na świecie, szybko zdalibyśmy sobie sprawę, że populacje zamieszkujące całe 90 siła czy moc. Kontynenty żyją na poziomie umożliwiającym jedynie przetrwanie. Głód i choroby są na porządku dziennym, często towarzyszą im prześladowania polityczne i ograniczona opieka socjalna. Wielu z tych ludzi żyje w stanie niekończącej się beznadziei i rezygna prapatii. Trzebi sobie USW1 ADOM1 cierze w lększość światowej ludności. Zarówno cyfryzową, części jak i prymitywnej żyje przede wszystkim na poziomie strachu. Ogromna ilość ludzi wiedzie żywot w poszukiwaniu sposobu wna zapewnienie sobie jako takiego bez pieczeństwa. Ci natomiast, którym udaje się przekroczyć poziom walki o przetrwanie w celu zapewnienia sobie innych możliwości działania, stają się przemiałem w napędzanym pożądaniem młynie światowej ekonomii i, w najlepszym razie, chęć za spolko, n latych pragnień prowadzi ich do poziomu dumy. Nie może być więc mowy o satysfakcjonującej realizacji ludzkiego potencjału IP, o hajrzej poziomu 250, gdzie zaczyna się wyłaniać jakiś stopień pewności siebie, będący koniecznym fundamentem udanego życia w procesie rozwoju świadomości. Powiązania kuliurowe Pola energii poniżej 200 występują najpowszechniej w skrajnie prymitywnych warunkach, gdzie ludzie żyją z dnia na dzień, żeby tylko podtrzymać samo przetrwanie, ubranie występuje rzadko, analfabetyzm jest regułą, umieralność niemowląt wysoka, choroby i niedożywienie są rozpowszechnione, a władza społeczna nie istnieje. Umiejętności są podstawowe i ogniskują się wokół zbierania opału i żywności oraz budowania schronienia. Istnieje tu całkowita zależność od kaprysów najbliższego środowiska. Jest, to kulturowy poziom epoki kamienia, tylko trochę przewyższający życie zwierząt. Populacje znajdujące się na niskim poziomie 200 cechują się niewykwalifikowaną pracą, elementarnym handlem, wytwarzaniem prostych rozkład społecznych poziomów świadomości 91. Artefaktów jak ziemianki, wydrążone łódki kanu czy tymczasowe schronienia. Mobilność zaczyna się wyrażać w stylu nomadycznym. Wśród populacji, kiuszer średnio osiągają nieco wyższy poziom świadomości, pojawia się rolnictwo, a handel wymienny przekształca 51E w użycie gwiazdka monetarnych środków płatniczych. Podkreślenie środkowy Pozm 200 jest powiązani z Pracą wymagającą kwalifik KNCAJ śre i dyn Poziomie Proste, lecz wystarczające dla podtrzymania życia, budownictwo i gospodarka żywnościowa stają się stosunkowo dostępne, podobnie jak odzież. Zaczynają się też elementarne formy edukacji. Kreska pionowa. Wysoki poziom 200 jest reprezentowany przez wyszkołoną kadrę pracowniczą, robotników umysłowych, handlowców, handel detaliczny i fabryki. Przykładowo, na niższych poziomach rybołówstwo jest indywidualnym lub grupowym zajęciem, ale powyżej średnich rejestrów. 200 staje się gałęzią przemysłu. Na poziomie 300 znajdują się pracownicy techniczni, wykwalifikowani rzemieślnicy, kierownicy zmiany i coraz bardziej złożona struktura biznesowa. Ukończenie średniego szczebla edukacji staje się normą. Pojawia się zainteresowanie modą, sportem i formami rozrywki. Telewizja jest najlepszym sposobem spędzania czasu na tym pozwrym. Na średnich szczeblach 300 zna, duje S1E wyższe kierownictwo, rzemieślnicy i nauczyciele, poinformowani i uważni na wydarzenia publiczne, ze światopoglądem, który sięga ponad plemię, sąsiedztwo czy miasto, aż po cały kraj i jego dobro. Dialog społeczny staje się. Nym przedmiotem zainteresowania. Przetrwanie zostało zapewnione. Przez uzyskanie odpowiednich zdolności i informacji, aby funkcjonować jako cywilizowane społeczeństwo. Pojawia się społeczna mobilność i elastyczność środki umożliwiające podróże w ograniczonym zakresie oraz inne pobudzające formy rozrywki. Poziom 400 jest poziomem przebudzenia intelektu, miejscem prawdziwego rozwoju zdolności literackich, wyższej edukacji, klasy. 92. Siła czy moc. Zawodowej, dyrektorów i naukowców. Dom, pozbawiony materiałów czytelnurczych na niższych poziomach, jest teraz wypełniony magazynami, periodykami i całymi półkami z książkami. Pojawia się zainteresowanie tełewrzy, najmyl kanałami edukacyjnymi i coraz bardziej zadwansowana uważność pochtyczna wielka biegłość. Kropka. Podróży, teatru i koncertów. Inicjatywy obywatelskie, nakierowane na poprawę społecznego środowiska, zyskują prawdziwą uwagę. Sędziowie Sądu Najwyższego, prezydenci, rzecznicy, wynalazcy i przodauncy przemysłu zajmują ten ogólny przedział. Ponieważ edukacja podtrzymuje ten katy poziom, jednostki przejawiają tendencję do gromadzenia się w obszarach miejskich, gdzie mają dostęp do źródeł informacji i nauczania, takich jak wielkie uniwersytety. Niektórzy aspirują do pozostania na uczelni, inni zostają prawnikami lub członkami innych klas zawodowych. Dobrobyt bliźniego jest powszechną kwestią, ale jeszcze nie siłą napędową. Wysokie poziomy czwarte 00 są związane z przywódcami w swoich dziedzinach oraz z wysokim prestiżem społecznym, uznaniem i odpowiadającymi im społecznymi przywilejami. Zarówno Einstein, jak i Freud zostali wykalibrowani na 499, podczas gdy 400 jest poziomem uniwersytetów i doktoratów, są oni także źródłem ograniczonej i ograniczającej newtonowskiej wizji wszechświata oraz kartezjańskiego podziału na ciało i umysł Newton. I k. Apostrof Rtez już także osiągnęli kalibrację 499. Tak samo jak poziom 200 wyznaczał granicę krytycznej zmiany w świadomości, tak 500 jest pankiem, w którym uważność wykonuje kolejny wielki skok. Pomimo że przetrwanie jednostkowe wciąż jest istotne, motywy miłości zaczynają zabarwiać wszelkie formy działalności, a twórczość, której towarzyszy poświęcenie, oddanie i charyzma, osiąga swój pełny wyraz. Na tym poziomie doskonałość jest często spotykana w każdej sferze łódzkich dążeń, od sportu po dociekania naukowe. Altruizm staje się czynnikiem motywującym. Komunikacy na intelektualne zaabsorbowanie oraz artystyczna twórczość są powszechnym zjawiskiem. Zajęcia rekreacyjne przybierają formę gry w szachy, rozkład społecznych poziomów świadomości 93. Wraz z oddaniem zasadom Przywództwa jest bardziej akceptowane niż pożądane. Z tego poziomu pochodzi wielka muzyka, sztuka i architektura oraz zdolność do podnoszenia dla innych na duchu samą swoją obecnością. Na wyższych pozromach 500 znajdują się inspirujący przywódcy, n podkreślenie, którzy wyznaczają przykład dla reszty społeczeństwa i tworzą w swoich dziedzinach nowe paradygmaty z dalekosiężnymi następstwami dla całej ludzkości. Pomimo, że sami są świadomi faktu, że fiąż posiadają wady i ograniczenia, ludzie na tym poziomie często są odbierani przez opinię publiczną jako nadzwyczajni i mogą zostać wyróżnieni odznaczeniami. Wielu ludzi ze środkowych rejestrów 500 zaczyna zbierać doświadczenia duchowe doniosłej wagi i zanurzać się w duchowych poszukiwaniach. Niektórzy zadziwiają swoich przyjaciół i rodziny nagłymi zwrotami w stronę nufyć subiektywnych kontekstów rzeczywistości. Świadomość na tym poziomie można opisać jak wizję i może się ona koncentrować na podnoszeniu na duchu całego społeczeństwa. Z tego poziomu tylko nieliczni dokonują wielkiego skoku w stronę religii, która jest wykalibrowana na setne na tym poziomie życie danej osoby może stać się legendą. Znakiem rozpoznawczym 6.0 jest współczucie, przenikające wszystkie motywacje i działania. Rozwój świadomości Pomimo że poziomy, które opisaliśmy, obejmują wielką różnorodność, nieczęsto zdarza się, aby osoby przechodziły z jednego poziomu na drugi w ciągu swojego życia. Pole energii, które jest wykalibrowane dla człowieka w momencie jego narodzin, może się średnio zwiększać tylko o pięć punktów. Fakt, że jednostkowy poziom świadomości określany jest praktycznie już przy narodzinach, jest otrzeźwiającą myślą, która niesie ze sobą poważne implikacje. Sarma świadomość wyrażająca się w formie ludzkiej cywilizacji rozwija się faktycznie powoli w ciągu wielu pokoleń. 94. Siła czy moc. Większość łudzi pożytkuje swoje doświadczenia życiowe na rozwijanie i wyrażanie wielorakości swego wrodzonego pola energii. Rzadko której osobie udaje się działać ponad nim, choć wielu jest podkreślenie. W stanie dokonać znacznego wewnętrznego rozwoju. Przyczynę tego łatwiej zrozumieć, gdy dostrzeżemy, że tym, co określa indywidualny poziom, jest motywacja. Motywacja jest wynikiem znaczenia, on znaczenie z kolei jest wyrazem kontekstu. Dlatego też osiągnięcia są ograniczone kontekster, który po wyrównaniu znotywać, on wyznacza gwiazdka względną moc każdej osoby. Średni wzrost o jedynie 5 punktów w ciągu życia to oczywiście wynik statystyczny, otrzymany między innymi przez zasmucający fakt, że skumulowane ludzkie wybory życiowe nierzadko przynoszą w skutkach ostateczne obniżenie ich poziomu świadomości. Jak szczegółowo wykażemy w dalszej części, patrz rozdział 23, strona. 234. Wpływ niewielkiej liczby osób o zaawansowanej świadomości równoważy świadomość całych populacji z niższych poziomów. Jednakże działa to też w drugą stronę. Skrajna negatywność kilku wynaturzonych jednostek potrafi zachwiać całymi kulturami i wywołać globalne ściągnięcie ogólnego poziomu świadomości, co aż zbyt dobrze obrazuje historia. Testy kinezjologiczne wskazują, że zaledwie 2,6% ludzkiej populacji, zidentyfikowane przez anormalną kinezjologiczną biegunowość, dającą w teście mocny wynik w odpowiedzi na negatywne atraktory i słaby na pozytywne, składa się na 72% wszystkich problemów społecznych. Podkreślenie niemniej jednak dokonywanie nagłych pozytywnych skoków jest możliwe w pewnych odosobnionych przypadkach i to nawet o setki punktów. Jeżeli uda się komuś naprawdę wydostać z sideł egocentryzmu, oferowanego przez pola atraktorowe poniżej 200, świadomie podkreślenie wybrać przyjazne, szczere, życzliwe i wybaczające podejście do życia i w końcu przyjąć postawę pełną miłosierdzia wobec innych, to wyższe poziomy z pewnością mogą zostać osiągnięte, przynajmniej teoretycznie. W praktyce potrzeba wielkiej siły woli. Cudzysłów. I. Rozkład społecznych poziomów świadomości 9,5%. Pomimo tego, że przeniesienie się z jednego poła energii w drugie w ciągu życia nie jest zjawiskiem powszechnym, taka możliwość wciąż istnieje. To, czy zdoła ona wzbudzić ten potencjał, zależne jest od motywacji. Bez dokonania wyboru nie pojawi się żaden postęp. Dobrze jest jeszcze raz podkreślić, że wzrost wykalibrowanych poziomów Mocy jest logarytmiczny, jednostkowy wybór może zatem przynieść olbrzymi skutek. Różnica w poziomie mocy, np. między 361 i 0,1361 i 1,10 jest niezwykle istotna i zdolna do przeobrazema zarówno ZYC1 a jednostki, jak i jej wpływu na cały SUAMT. VI Nowe Horyzonty bada, te podkreślenie. O tej pory najważniejszą dla nas kwestią było głównie wyjaśnienie struktury anatomii świadomości, z pewnym odniesieniem do mechanizmów siły i mocy. Lecz my sami w żaden sposób nie jesteśmy czysto teoretycznym przedmiotem. Wyjątkowa natura, opisanej tu metody badawczej, umożliwia eksplorację dotychczas niedostępnych obszarów potencjalnej wiedzy. Można ją stosować równie dobrze w przypadku najbardziej prozaicznych, praktycznych pytań, jak i najbardziej zaawansowanych teoretycznych dociekań. Prześledźmy kilka ogólnych przykładów. Problemy społeczne 7. Uzależnienie od narkotyków i alkoholu jest najbardziej palącą kwestią w społeczeństwie, zasilającą równoległe problemy związane z przestępczością, biedą czy opieką społeczną. Uzależnienie okazało się najtrudniejszym społecznym i klinicznym dylematem, dotąd 98 siła czy moc. Niezrozumiałym poza granicami najbardziej podstawowych opisów, Poprzez pojęcie uzależnienie rozumiemy uzależnienie kliniczne w klasycznym sensie stałej zależności od alkoholu lub narkotyku pomimo poważnych konsekwencji jakie ono niesie stan przekraczający zdolność osoby uzależnionej do zaprzestania używania danej substancji bez pomocy z zewnątrz ponieważ jej wola stała się bezskuteczna Jaki jednak jest podstawowy charakter uzależnienia i od czego tak naprawdę człowiek jest uzależniony Powszechnym przekonanić jest, że sama substancja uzależniająca jest tym, od czego ofiara stała się załężna, wskutek mocy tej substancji do wywoływania wysokiego stanu euforii. Jeśli jednak prześledzimy od początku naturę nałogu, korzystając z dostępnej tu metodologii, pojawia się inne sformułowanie tego procesu. Alkohol czy narkotyki same z siebie wcale nie posiadają mocy, aby wywołać, haj. Są one wykalibrowane jedynie na 100 poziom roślin. Natomiast sam high, którego doświadcza uzależniony, może kalibrować się na poziomie 350 do 600. Faktycznym skutkiem narkotyków jest jedynie tłumienie niższych poziomów energii, umożliwiając w ten sposób użytkownikowi doświadczanie wyłącznie tych wyższych. To tak jak gdyby filtr tłumi wszystkie niższe tony grane przez orkiestrę, sprawiając, że wszystko, co można usłyszeć, to tony wysokie. Wyciszenie niższych dźwięków nie wywołuje tych wyższych, tylko je uwydatnia. Na poziomach świadomości wyższe frekwencje są niezwykle potężne i mało kto zazwyczaj odbiera je jako czyste stany, ponieważ są przysłonięte przez niższe pola energii, wypełnione niepokojem, strachem, złością, urazą itd. Rzadko kiedy przeciętnej osobie zdarza się na przykład doświadczać miłości bez strachu, łup, czystej radości, a jeszcze rzadziej ekstazy. Jednak te wyższe stany są tak mocne, że jeśli osoba ich choć raz doświadczy, nigdy ich nie zapomni i zawsze jaż będzie dążyć do ich odnalezienia. To właśnie od doświadczeń wyższych stanów ludzie się uzależniają. Jest to dobrze zilustrowane w klasycznym filmie Nowe Horyzonity Badań 99. Lost Horizon, Shangri-La, filmowa metafora, określająca bezwarunkową miłość i piękno, jako koncepcja jest wykalibrowana na sześćsetne. Kto raz jej doświadczył, zostaje przeprogramowany tak, że już nigdy nie czuje się dobrze w swoim zwykłym stanie świadomości. Bohater filmu odkrywa ten fakt, gdy nie potrafi już odnaleźć szczęsa w swoim świecie po powrocie z Shangri-La. Taki sam proces przeprogramowania zachodzyl wśród osób, które osiągnęły wysokie stany świadomości w inny sposób, jak na przykład przeżycie samadhi podczas medytacji czy w doświadczeniach śmierci klinicznej. Często okazuje się, że tacy łudzie zmienili się na zawsze. Nierzadko zdarza się w ich przypadku, że zostawiają za sobą wszystko, co niesie ze sobą świat materialny, a dalsze życie spędzają na poszukiwaniu prawdy. Wiele osób, które poznało transcendenialne doświadczenia z LSD w latach 60. XX w, postąpiło w ten sposób. Te wyższe stany są także osiągane dzięki doznaniom miłości, religii, muzyki klasycznej, sztuki lub dzięki praktykowaniu dyscyplin duchowych. Wysoki stan, którego poszukują ludzie, niezależnie od stosowanych środków, w rzeczywistości jest doświadczeniem poła ich własnej świadomości, jaźni. Jeżeli nie są zaawansowani duchowo i brak im odniesienia, dzięki któremu mogliby zrozumieć swoje przeżycie, zaczynają wierzyć, że zostało im zesłane przez coś z zewnątrz, np. przez guru, muzykę, narkotyki, kochanka, itd. Tak naprawdę wszystko to, co zaszło, to fakt, że w pewnych szczególnych okolicznościach doświadczyli tego, co w rzeczy samej jest. Wewnątrz nich. Większość ludzi jest tak bardzo oddzielona od swoich własnych stanów czystej świadomości, że nie rozpoznaje ich nawet kiedy ich doznaje, ponieważ identyfikują się oni ze swoimi niższymi stanami ego, ze swoją własną, najniższą naturą. Pełen radości geniusz, który tak naprawdę tworzy rzeczywistą istotę ich tożsamości, przesłaniany jest przez negatywny wizerunek własnej osoby i właśnie dlatego pozostaje ona nierozpoznana. Fakt, że ten radosny, spokojny i przepełniający stan jest tak naprawdę istotą. H. Sto siła czy moc? Każdego z nas i był obecny w podstawowych doktrynach każdego wielkiego nauczyciela duchowego, na przykład Królestwo Boże jest w was, gwiazdka. Każdy stan świadomości przekracza oncy zwyczajowy poziom uważności danej osoby, można określać jako high. Dlatego też dla gwiazdka osoby, która żyje w strachu, wzniesienie się do odwagi BND 11 EHM. Dla ludzi żyjących w pozbawionej nadziei apatii, złość jest hajem, na przykład uczestnicy zamieszek w gettach trzeciego świata. Strach odczuwa się pozytywniej niż rozpacz, a dumę lepiej niż strach. Akceptaka jest znacznie bardziej komfortowa niż odwaga miłość, zaś sprawia, że każdy niższy stan w porównaniu z nią wypada niejako. Podczas gdy radość przerasta wszystkie niższe ludzkie uczucia, ekstaza jest rzadko odczuwaną emocją w swojej w jasnej klasie. Najbardziej wzniosłym doznaniem ze wszystkich jest stan nieskończonego pokoju, tak wyborny, że zadaje kłam wszystkim próbom i opisom. Lem wyższe osiągnie się stany, tym większą ma się moc, aby przeprogramować całe swoje życie. Już nawet jedna chwila znajdowania się w bardzo wysokim stanie może całkowicie zmienić życiowe zapatrywania danej osoby, jej cele i wartości. Można wręcz powiedzieć, że osoba, którą było się wcześniej, już nie istnieje, ponieważ z tego do narodził się nowy człowiek, w ciężko wypracowanymi postępie, na obranej ścieżce. To jest właśnie mechanizm duchowej ewolucji. Stałe doświadczanie wysokiego stanu, które może być uczciwie podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie osiągnięte tylko przez poświęcenie całego życia zaangażowanej pracy nad swoim wnętrzem, może być jednak zdobyte tymczasowo dzięki sztucznym środkom. Jednakże istniejąca w naturze równowaga sprawia, że sztuczne osiągnięcie tego stanu bez zasłużenia na niego stwarza dług, a ujemny bilans przynosi negatywne konsekwencje. Kosztem takiej, wykradzionej przyjemności jest desperackie popadnięcie w uzależnienie i ostatecznie zarówno uzależniony, jak i społeczeństwo płacą za to wysoką cenę. Nowe horyzonty badań 101 Żyjemy w społeczeństwie, które idealizuje brak przyjemności, ciężką pracę, stoicyzm, samopoświęcenie, powściągliwość, itd. I potępia przyjemność we wszystkich jej prostszych formach, często ukroć uznając je za niezgodne z prawem. Politycy, zarówno świeccy... Dowego programu lokalnych polityków dążących do znalezienia się w czołówkach gazet jest na przykład publiczne ogłoszenie zajmiaru zakazania magazynu Playboy w więzieniach czy odmawianie więźniom tytoniu i teuizji. Gwiazdka w naszym społeczeństwie niespełnione obietnice oraz pokusy są uprawomocnione, ale odmawia się satysfakcji. Uwodzenie seksualne w reklamach jest przykładowo wykorzystywane, żeby bez końca sprzedawać produkty. Jednak czerpanie przyjemności z samego sprzedawanego w reklamach seksu jest zakazane z powodu niemoralności. Na przestrzeni dziejów klasy rządzące zdobywały swoją pozycję i bogactwo dzięki kontrolowaniu społeczeństwa poprzez pewne formy etyki purytańskiej. Im ciężej poddani pracują, oraz im bardziej uszczuplone są ich przyjemności, tym bogatsza staje się klasa rządząca, niezależnie czy będzie to teokracja, arystokracja, oligarchia, czy też korporacyjno-przemysłowa magnateria. Taka wiedza jest zbudowana na przyjemności skonfiskowanej pracownikom. Jak? Sprawdziliśmy doświadczalnie: przyjemność jest wysoką energią. Suma wszystkich energii poddanych była przejmowana w ciągu wieków, aby zgromadzić klasom wyższym bogactwa przyjemności, którego odmówiono niższym stanom. Tak naprawdę energia, płynąca z życia w przyjemności, jest podstawowym kapitałem ludzkości. Okradanie z niej ludzi przyniosło szerokie podziały pomiędzy tych, którzy mają i całe rzesze tych, którzy nie mają. To, czego zazdrości klasa pracująca klasie. Wyższej to właśnie jej zadowolenie, od przyjemności ze sprawowania władzy w najróżniejszych formach począwszy, na wspaniałych dowodach folgowania sobie skończywszy. Świadomość, że przyjemności, z których samemu się zrezygnowało, stały się udziałem. 102 Siła czy Moc. Innych wzbudza wściekłość i chęć rewolucji lub też, gdy ulegnie sublimacji, represje w postaci ograniczających praw wymierzonych przeciwko przyjemnościom swoich współobywateli. Kodelcz moralny, funkonu, e zatem jako zracjonalizowany wyzysk ENERG11 życiowej mas poprzez wykalkulowan e odwróce gwiazdka niewartości. Oferowana ilus, a twierdzi, że im bardziej czyjeś życie. Będzie przypominać piekło, tym większą nagrodę odbierze za to. W niebiet, o zniekształcone sprzężenie przyjemności z cierpieniem, wytworzyło wypaczone moralnie środowisko społeczne, w którym ból zostaje połączony z przyjemnością. W takich warunkach szalona naprzemienność cierpienia i euforii, która charakteryzuje uzależnienie, staje się choć trochę zrozumiała w śmiertelnej antyspołecznej grze o zdobycie lub utracenie zakazanego haju, z takiego samego poglądu na życie wyrasta obecna metoda spo, podkreślenie łeczna, leczenia problemu, poprzez odgrywanie drugiej części gry, odmawiania uzależniającej substancji. Postępując w ten sposób stworzyliśmy rynek, który jest tak wysoce dochodowy i łatwo dostępny, że w rezultacie kwitnie cały przemyśli kryminalny, korumpując życie na. Wielu poziomach. Aresztowanie szefa gangu narkotykowego nie ma na przykład żadnego wpływu na cały problem z narkotykami. Zanim nawet zdąży się go zamknąć, pojawi się jego kolejne wcielenie. W czasie ostatniego unicestwienia południowoamerykańskiego bossa narkotykowego Escobara natychmiast został on zastąpiony przez trzech nowych szefów, a więc hydrze odrosły trzy głowy w miejsce jednej gwiazdka. Społeczny problem z narkotykami wymaga podejścia wykalibrowanego na 350, podczas gdy współczesny program antynarkotykowy społeczeństwa kalibruje się jedynie na 150, dlatego jest nieskuteczny, a pieniądze przeznaczane na niego są marnowane. Badlama przemysłowe i nankowe Metoda diagnostyczna, którą opisaliśmy, szybko namierza EFELD tywne dla badań i rozwoju dziedziny w nauce i przemyśle. Przykłady nowe horyzonty badań, 103. Z historii pokazują, jak wykorzystanie tej metody mogło zaoszczędzić lata wysiłku i miliony dolarów. Kropka. Poszukiwanie materiałów. Thomas Edison prażetestował ponad 1600 substancji, zanim odkrył, że Wolfram jest najbardziej odpowiednim składnikiem dla jego historycznego wyoalazgu, żyś, ufl i podkreślenie prostszym sposobem znalezienia najlepszego materiału byłoby podzielenie możliwych odpowiedzi na dwie grupy i zadanie pytania materiał znajduje się w tej grupie TYN. po takim ustaleniu grup po r as kolejny zostaje podzielona i tak dalej dzięki takiej metodzie można gwiazdka uzyskać odpowiedź w ciągu kilku minut a nie całych lat rozwój produktów r i r Nabisco Corporation zmarnowało około 350 milionów dolarów na badania i produkcję bezdymnych papierosów zwa e-papierosów przyp. Bazując na błędnym założeniu, że pałczni jest przede wszystkim doustnym nawykiem, w zasadzie od tamtej pory odkryto, że gdy ludzie ślepną, zwykle rzucają palenie, ma ono wiele podłoży, a gratyfikacja oralna jest tylko jednym z nich. Test kinezjologiczny, określający możliwość utrzymania się na rynku każdego potencjalnego produktu, włącznie z tym, mógł dać jasne wnioski dotyczące publicznej akceptacji i wykonalności marketingu w czasie mniejszym niż jedna minuta. Możliwość przyjęcia produktu oraz jego zyskowność może być ustalona bardzo trafnie, jeśli tylko pytania będą precyzyjnie sformułowane, a wszystkie ewentualności zostaną wzięte pod uwagę, włącznie z koordynacją w czasie, rynkami, reklamą i grupami, do których będzie adresowany. Naukowe. Starcza UNES o logu pola eksploracji, które oferuje grupie badaczy zajęcie bardziej ekscytujące niż każda towarzyska gra. Również fascynujące dla grupy porównującej to, co sama odkryła, z odkryciami innych grup stosujących tę samą metodę. W ogólnym zastosowaniu miejsca dla obiecujących badań mogą być szybko wskazane. Też, że często najbardziej wartościowe wglądy, które są uzyskiwane, mają coś wspólnego z zakresem i wymiarem tych badań. Mija ograniczenia kontekstualne, jednym z jej najbardziej wartościowych zastosowań jest nadzorowanie sarnego procesu, aby dowiedzieć się, czy obrany kierunek jest właściwy. Możemy potwierdzić, czy podstawowe PRZSUANK 1 z których pochodzą docie, są uzasadman. Świecie przybiera tą formę transmultowama w przestrzeń matematycznego symbolu Mar. Zawarte jest tu założenie, że żadna cywilizacja... Nie mogła wytworzyć stacji radiowych, jeżeli nie rozumiałaby tej koncepcji matematycznej. Jednak jest rzeczą niesłychanie zarozumiałą zakładać, że inne formy życia są choćby trójwymiarowe, czy w ogóle wykrywalne ludzkimi narządami, zmysłów albo skomponowane z subtelnych jednostek życiowych i rozwiązują problemy dzięki zastosowaniu intelektu i użycia symboli do komunikacji w czasie i przestrzeni. Nauki medyczne. Diagnozowanie kinezjologiczne jest nauką rządzącą się własnymi prawami nadzorowaną przez Międzynarodową Szkołę Kinezjologii stosowanej. Każdy narząd ciała ma swój odpowiadający mięsień wskaźnikowy, którego osłabienie sygnalizuje ist podkreślenie nienie stanu patologicznego w tym narządzie. Kinezjologia obecnie ma szerokie zastosowanie w potwierdzaniu diagnozy i skuteczności Proponte o Rap w AI. Anwła eście J i wadawka odpowiedniego leku również może zostać ustalona dzięki kinezjologicznej odpowiedzi pacjenta. W podobny sposób można wykryć alergle oraz zapotrzebowany na suplementy odżywcze 7. Deociekania w teologii, epistemologii i filozofii. Pomimo że wiarygodność zastosowania tej metody może zmieniać się wraz ze zdolnością uważności obserwującego, technika wykorzystywania kinezjologii do potwierdzania prawdy jest wykalibrowana na poziom sześćsetnych, oznacza to, że opisana metoda ma stopień niezawodności przekraczający dualizm czy też królestwo zwykłej nowe horyzonty badań 105 świadomości, jaki funkcjonuje w codziennym życiu. Poziom prawdy tej książki w całości wynosi około 750. Aby zachować ten poziom w całej jej treści, prawdziwość każdego rozdziału, strony, akapitu i zdania została zbadana przy użyciu powyższej metody, tak jak wszystkie zdanła i WMOSK-1, które zostały podobnie zweryfikowane. Sztan niepewności, unoszący się wokół natury prawdy, może zostać złagodzony, jeżeli wykalibrujemy poziom prawdy naszych pytań tak. Jak i odpowiedzi. Paradoksy i dwuznaczności biorą się z popłątania poziomów świadomości. Możemy zatem dowiedzieć się, że odpowiedź jest poprawna, lecz jednocześnie, nieważna, tak jak nuta muzyczna, która jest właściwie grana, ale znajduj się w nieodpowiednim miejscu zapisu nutowego. Wszystkie obserwacje są odbiciem pewnych poziomów świadomości i są prawdziwe wyłącznie na swoim własnym poziomie. Każdy zatem sposób podchodzenia do przedmiotu ma wbudowane w siebie ograniczenia. Stwierdzenie może być prawdziwe na wysokim poziomie rozumienia, lecz jednocześnie niepojęte dla przeciętnego umysłu. Jego wartość może wówczas zostać uszkodzona, gdy zdanie ulegnie zniekształcenin wskutek ograniczeń słuchającego. Taki los spotkał religię podkreślenie na przestrzeni wieków, gdy słowa, pochodzące z wysokich stanów uważności, później zostawały błędnie interpretowane przez obdarzonych autorytetem następców. Takie zniekształcenie przybiera ekstremalny wyraz w sektach fundamentalistycznych wszystkich wyznań. Dogmatyczna interpretacja nauk religijnych, która zawsze ma źródła w negatywności, zostaje przez to odarta z prawdy. Najniższe zobrazowania bóstwa dotyczą Boga, który jest zazdrosny, mściwy i gniewny. Jest to Bóg śmierci, zupełnie oddalony od Boga litości i miłości, bo G jedynie słusznej negatywności reprezentuje uwielbienie tego, co negatywne i daje swoim następcom możliwość wyrzeczenia się odpowiedzialności poprzez usprawiedliwianie ludzkiego okrucieństwa i przemocy. 106. Siła czy moc. Ogólny wzrost bólu i cierpienia przybyłca poziomy świadomości do granicy dna. Prawda każdego poziomu świadomości jest samosprawdzalna, ponieważ na każdym z nich ma miejsce swoisty zakres percepcyjny, który POTW1 rdza to, co US uznaje się za prawdzwę, podkreślenie dlatego też każdy czuje, że jego własny punyl, te widzenia i jezący u podstaw wszystkich działań i wierzeń jest usprawiedliwiony. To jest właśnie nieodłączne mebezpieczeństwo wszystkich, słusznościer każdy może mieć słuszność, od mordercy, który usprawiedliwia swoją wściekłość, po duchownych populistów i politycznych ekstremistów każdego kalibru. Zniekształcając kontekst, można zracjonalizować i usprawiedliwić dosłownie każde ludzkie zachowanie. Ludzka rozmowa jest wspaniała w swym ogromie i subtelno, ści, odzwierciedlając kalejdoskopowe nakładanie się potężnych, atraktorowych pól energii, które stanowią ludzką świadomość. Geniusz wielkich filozofów świata na przestrzeni 25 wieków jest poruszający w swoim zasięgu i złożoności. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, istnieje niewiele obszarów zgody odnośnie natury prawdy. Bez obiektywnej miary każdy, kto kiedykolwiek żył na świecie, musiał przesiewać zmieniające się refleksje dotyczące życia, aby móc odróżnić własną prawdę. Wygląda to jak niekończąca się walka, na którą skazany jest człowiek z racji swej umysłowej konstrukcji. Konstrukcja ta oznacza, że każde zdanie będzie prawdziwe tylko w danym kontekście, pomimo że definicje i pochodzenie tego kontekstu są niewidzialne i niewyrażone. To tak, jakby każda jednostka zgłębiała życie z kompasem, który ma swoje wyjątkowe ustawienie. To, że jakikolwiek sensowny dialog jest możliwy, jest znakiem ogromnej ludzkiej zdolności do współczucia swojemu własnemu stanowi oraz świadczy o tym, że czynienie całości spójną jest dokonywane przez obejmujące wszystko pole atraktorowe, które ułatwia przekształcenie tego, co możliwe, w to, co rzeczywiste. Z. N.M. Nowe horyzonty badań 107. Z organizujących schematów, ukrytych za pozornym chaosern, wyłania się zgodność. Ewolucja ludzkości toczy się w każdym momencie, pomimo wyraźnie zaburzonych sygnałów od jednostek. Chaos istnieje tylko w ograniczonej percepcji. Wszystko jest częścią większej całości, każdy jest włączony w ewolucję wszystko obejmującego pola atraktorowego samej świadomości. Ta właśnie ewolucja, wrodzona całemu polu świadomości, zapewnia zbawienie ludzkości oraz całego życia. Szlachetność człowieka polega na jego ciągłej walce z własną nieproszoną egzystencją w świecie, który jest domem luster, a jego jedynym wsparciem jest wiara w sam proces życia.